Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście i nasi zborownicy ustrońscy i gości, których troszkę jest między nami. Moi drodzy, kiedy tak siedziałem, kiedy wiedziałem, że za moment wyjdę i zobaczę wasze twarze, to pomyślałem, że będę widział niesamowite twarze. Wiecie dlaczego? Bo Bóg was kocha. Bóg oddał życie za was, bo jesteście Jego ludem. Niesamowicie patrzeć na Bożych królewiczów i królewne. Dobrze odmieniłem? Chyba tak. Ale wiecie co? To tylko ja mówię, patrząc tutaj z przodu, ale dzisiaj też i Bóg patrzy na każdego z nas z miłością. Jakkolwiek siedzisz, czujesz, to wiedz, że Bóg patrzy na ciebie teraz z miłością. Cieszy się tobą. Cieszy się tym, że tu jesteś. I chce ci pomóc. Jeśli masz taką sytuację, On jest po to, aby zdjąć ciężar twój. Tak jak brat prowadzący, brat Bogusław zauważył, będziemy na koniec się modlić o to, aby Bóg nam pomógł. Będą modlitwy w piątek, w sobotę, ale nie chcemy czekać aż tak długo. Jeżeli ktoś dzisiaj przeżywa problem, będziemy dzisiaj się modlić, zwłaszcza, że moje usługiwanie w tym kierunku będzie zmierzać. Kiedy we wtorek poprosiłem przed modlitwą o to, aby ludzie, którzy przeżywają problem i chcą się o niego modlić, podnieśli ręce, byłem zaskoczony ilością podniesionych rąk. 70% obecnych, myślę, że podniosło ręce, że mają problem, z którym sobie mają problem radzić. O, masło maślane. Ale rozumiemy. Ja tak prawdę mówiąc chciałem przejść już do jakby innej usługi. Chciałem rozpocząć pewien cykl usługi z księgi Starego Testamentu. Na razie nie zdradzam, ale dosyć jakby mocno leży mi to na sercu, ale we wtorek zadecydowałem jednak nie. Jednak wracam do tych myśli, które gdzieś może już czasem, czy na jakiejś modlitwie, czy na wtorkowym nabożeństwie, czy gdzieś pojedynczo może były sygnalizowane. Niektóre z nich oczywiście chciałbym raz jeszcze ich jakby zebrać, dokładając wiele innych i chciałbym na ten temat dzisiaj usługiwać. Moi drodzy, kiedy mamy problem, kiedy masz problem, kiedy dotyka cię trudna sytuacja, co robisz? Zapytałem was coś, to czekam na odpowiedź. Dalej. Tak ledwie słyszę, ale słyszałem jeden głos wyraźniejszy z uzdarka, że modlimy się, wołamy do Boga i chyba większość takich odpowiedzi padała. I to jest właściwa odpowiedź. Ale ja myślę, moi drodzy, że gdybyśmy byli naprawdę szczerzy i mieliśmy jeszcze odwagę to powiedzieć, to nie jeden z nas by powiedział, martwimy się, boimy się. Co jest absolutnie niewłaściwe i gdzieś tam w którymś momencie może do tego wrócę. Ale tak, modlimy się, to jest właściwa odpowiedź. Dziecko Boże, które przeżywa problem, powinno to być w jego krwioobiegu. Powinno być to naturalnym, że w tym momencie woła do Boga. Podkreślam to, bo czasem tak nawet nie jest. Podkreślam to, bo czasem bywa tak, że jesteśmy tak przesączeni już znajomością Biblii, Bożego Słowa i chrześcijaństwa, że o podstawach zapominamy. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego, prawda? Jest tak napisane? A ileż razy bywa tak, że to nam przychodzi po jakimś czasie dopiero do głowy, że można się pomodlić. A więc to niby, co jest zupełnie oczywiste, często trzeba po prostu przypomnieć. Moi drodzy, kiedy patrzymy na służbę Jezusa, kiedy patrzymy na nauczanie Jezusa, widzimy często ten schemat. Ktoś przychodzi z prośbą i odchodzi z odpowiedzią, z rozwiązaniem tej prośby. Moi drodzy, i dzisiaj chciałbym zwrócić na dwie rzeczy uwagi, może na trzy, ale głównie na dwie. To, co Janusz tutaj we wstępie nas zachęcał do tego, żebyśmy przyszli i modlili się. Ja chciałbym do tego dorzucić dwie myśli, w jaki sposób mamy się modlić. Chcę zwrócić uwagę na dwa aspekty modlitwy. Modlitwa z wiarą i modlitwa z determinacją. I do tego będę wracał. I może jeszcze zahaczę troszkę o pewne zrozumienie takiej równowagi i zależności między Bożą wolą, Bożą decyzją względem nas, a
naszymi modlitwami, naszą wiarą. Otwórzmy zatem już Ewangelię Marka, 11 rozdział. Będziemy czytać od wersetu 20. Podkreślam, że ja już z reguły posługuję się tym nowszym tłumaczeniem EIB, czyli Ewangeliczny Instytut Biblijny. Przechodząc rano zobaczył, że figowiec usechł od korzeni. Piotr przypomniał go sobie wtedy i powiedział do Jezusa: Nauczycielu, spójrz, figowiec, który przekląłeś, usechł. W odpowiedzi Jezus skierował do nich słowa: miejcie wiarę w Boga. Zapewniam was, ktokolwiek powiedziałby tej górze: podnieś się i rzuć do morza, i nie wahałby się w swoim sercu, lecz wierzył, że na pewno stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego więc mówię wam, wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko, o co się modlicie i prosicie, a spełni się wam. Gdybyśmy ten werset 24, który teraz przeczytałem, troszkę jeszcze okroili po to, żeby on zabrzmiał jeszcze wyraźniej i mocniej, ten środek na chwilkę wytniemy, później do niego wrócę, brzmiałby tak: wierzcie, a spełni się wam. Zobaczcie, że do tego, aby spełniona była nasza prośba, konieczna jest wiara. To są podstawy, to są fundamenty, które każdy z nas wie. Każdy z nas zacytuje definicję wiary z Hebrajczyków 11:1. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, prawda? I tak dalej. To znamy na pamięć, nikogo tym nie zaskoczę. Ale wiecie, ja chciałbym zadać pytanie sobie i wam, bo z tym ostatnio wiele się musiałem gdzieś przepracować. Skoro wiara jest pewnością, to mam pytanie: w co? Pewność, że co? Pewność w co? Czego pewny jestem? Czego pewny jesteś? Czy jesteś pewny tego, kiedy modlisz się o coś lub o kogoś, że Bóg ma moc go uzdrowić? Czy tylko tyle? Czy jesteś pewien, że on to uczyni? Ogromna różnica. I wiecie, dzisiaj zatytułowałem swoje przesłanie: wiara bezpieczna czy odważna? Ta pierwsza to taka opcja wiary bezpiecznej, zachowawczej, bardzo łatwej. Każdy z nas może powiedzieć: wierzę w 100%, że Bóg ma moc tą chorobę, czy ten problem, czy tą sytuację zmienić, uzdrowić, naprawić. Prawda? Ma ktoś wątpliwości? Mam nadzieję, że mówię do ludzi, którzy znają Boga i wiedzą, że Bóg jest wszechmogący i że dla Niego żaden problem dotknąć czegokolwiek. Ale wiara, kiedy modlę się, ma być pewnością, że On to zrobi. To jest różnica. Zobaczcie, jeszcze raz, kiedy modlimy się, to oczekujemy na to, że to się stanie, prawda? Czy ktoś z was, jeżeli ma poważny problem, modli się tak dla zabicia czasu? No tak po prostu. No nie sądzę. Modlimy się dlatego, że oczekujemy przełomu, oczekujemy ratunku, oczekujemy tego, że On przyjdzie z odpowiedzią. Definicja wiary brzmi, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Czyli modląc się, spodziewam się rozwiązania, więc jest pewnością, że to rozwiązanie przyjdzie. Gdybyśmy przyjęli tą bezpieczniejszą opcję wiary, musielibyśmy zmienić definicję. Definicja musiałaby brzmieć mniej więcej w ten sposób, że wiara jest pewnością tego, że Bóg wszystko może uczynić. Ale tak w Biblii nie jest napisane. W Biblii mamy napisane, że wiara jest pewnością tego, że On to uczyni, że to, czego się spodziewam, otrzymam. Wiecie, modlimy się o chorych. My modlimy się też o wiele, wiele różnych innych sytuacji, które dotykają was, czy to rodzinne, czy przeróżne. Ale jako zgromadzenie modlimy się o chorych już dłuższy czas, o siostrę Lucynę, która jest naprawdę w bardzo poważnym stanie, Miłosza, brata Leszka z Wisły. To wszystko są sytuacje, gdzie nie ma żartów. To są rozsiane nowotwory. Może u Miłosza jest troszkę lepiej, ale te dwa to są sytuacje po ludzku beznadziejne. I mam pytanie, modląc się o nich, mam nadzieję, że modlicie się, w co wierzysz? Modląc się i mówiąc, że modlisz się z wiarą, w co wierzysz? Że Bóg ma moc ich dotknąć? Czy wierzysz,
że oni będą zdrowi. Różnica? Wiecie, kiedy ja się modlę o Lucynę, to oczami wiary widzę ją tutaj, że stoi, trzyma ten mikrofon w ręku i mówi świadectwo o Bożej mocy. Widzę ją oczami wiary, jak stoi na rynku w czasie przyszłorocznego festiwalu i mówi o swoim uzdrowieniu. Tak to chcę widzieć. Może niektórzy z was teraz myślą, o, pastor chyba poszedł za daleko. To już nam pachnie gdzieś teologią ruchu wiary. Nie bójcie się, nie. Ktoś w tym tygodniu nawet dzwonił do mnie i pytał, co ja myślę o teologii ruchu wiary. To nie tak łatwo odpowiedzieć, bo to też ma wiele swoich odcieni, wiele skrajności. Na pewno w swojej najdalej posuniętej wersji to jest skrajność, nie do przyjęcia dla mnie. Ale moi drodzy, wiecie co? My mamy problem. My chrześcijanie mamy często problem. Dlatego, że na skrajność najczęściej odpowiadamy drugą skrajnością z ostrożności. Wiecie, jak to jest? Wahadło, które jest, nie wiem, w zegarze czy w czymś innym, jeżeli jest w pionie w dół, to wyznacza jakby środek. Odchyl go, no po mojemu to w lewo. Odchyl go w lewo i puść. Wróci do środka? Wróci, odbije na maksa w prawo. I tak często my robimy. Bojąc się jakiejś skrajności, z ostrożności odbijamy w drugą skrajność. Ostrożność. Ostrożność, żeby nie być posądzony, że poszliśmy już jakiś fałsz, więc odbijamy daleko i wyznajemy tylko tą wiarę, że Bóg ma moc. Boimy się więcej z ostrożności. Wiecie, tak to jest z tym wahadłem. Są różne sytuacje. Mieliśmy tu kiedyś gości z Armenii i to się pojawia, gdzie nastąpiła manipulacja. Zdarza się, kochani, że ludzie celowo czy niecelowo, już nie wchodzę w to, posuwają się za daleko. Chcąc, żeby zbudować jakąś atmosferę, że działa moc Boża, popychają ludzi. Ludzie się przewracają. Naganne, nie do przyjęcia. Tylko, że my, bojąc się tego, odbijamy w drugą stronę. Z jednej skrajności w drugą. Już cokolwiek by się nie wydarzyło, ktokolwiek by się nie przewrócił, to już jest złe. To już jest od diabła, w najlepszym przypadku od człowieka. Moi drodzy, obie skrajności są niewłaściwe. Zbytnia skrajność, zbytnia ostrożność blokuje Bożą moc. Blokuje naszą odwagę. Blokuje to, co Bóg ma dla nas. Więc musimy być ostrożni w tym z odbijaniem z lewa do prawa. Mamy środkiem. A wiecie, co wyznacza środek? Boże Słowo. Boże Słowo wyznacza środek. Trzymajmy się Bożego Słowa. Zobaczmy, co Boże Słowo mówi na temat wiary. Przeczytaliśmy przed chwilką. Spójrzmy tam jeszcze raz. Werset 23 mówi o tym obrazie z górą. Już nie wnikam dokładnie, co ta góra ma oznaczać. Przyjmijmy tą najprostszą wersję, że jest to symbol naszych problemów. Góra naszych niemożliwości, góra naszych chorób, czegokolwiek. I jak z tym mamy postępować? Zapewniam was, czytam 23 werset, ktokolwiek powiedziałby tej górze, podnieś się i rzuć do morza i nie wahałby się w swoim sercu, lecz wierzył, że na pewno stanie się to, co mówi, spełni mu się. Zobaczcie, jaka tu jest wiara, jaka opcja wiary tu jest opisana. Jeszcze raz. Modli się i wierzy, że na pewno stanie się to, o co się prosi. I nie wątpiłby w swoim sercu. To jest Boże Słowo. Nie wymyśliłem tego. Jeśli byśmy mieli przyjąć opcję numer jeden tej bezpiecznej, zachowawczej wiary, ten tekst musiałby brzmieć inaczej. Ten tekst musiałby brzmiać w mniej więcej ten sposób, że lecz ten, który wierzy, że Bóg ma moc przesunąć tę górę, ten otrzyma. Ale to tak nie jest napisane. Widzicie, następny werset, 24, podnosi nam poprzeczkę do góry jeszcze. Tutaj już zwrócę uwagę na to, co wcześniej ominąłem.
Dlatego mówię wam, wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko, o co się modlicie i prosicie, a spełni się wam. Warszawska podaje troszkę inaczej, ale i ta, i wiele, wiele innych tłumaczeń już mówią dokładnie w ten sposób. Wierzcie, że już otrzymaliście. No jak to już? No jak to już? No przecież jeśli mnie coś boli, jeśli ktoś jest chory, jeśli jakiś problem, modlę się, a boli nadal. To jak to już otrzymałem? Skoro moje oczy tego nie widzą, to jak zrozumieć, że Biblia mówi, że już otrzymaliście? Tak, już. Otrzymaliśmy. Bo wiara nie patrzy do przodu, co się ma wydarzyć. Wiara patrzy do tyłu, co się wydarzyło na krzyżu. Wiara patrzy do tyłu na dzieło krzyża. Na Golgotę, gdzie dokonało się całkowite dzieło. Jezus przyszedł i dokonał absolutnego, doskonałego dzieła wybawienia człowieka ze wszystkiego. Zniszczył wszelkie dzieło diabelskie tam na krzyżu. On przyszedł, poniósł nasz grzech, stał się grzechem za nas. Po co? Byśmy mogli być wolni od grzechu. On został odrzucony tam, byśmy mogli być wolni od odrzucenia, potępienia. Jego ciało zostało zmasakrowane, zbite, posiniaczone. Po co? Bym mógł dziś wyznawać, że w jego ranach i sinościach jestem uzdrowiony, prawda? Więc dlatego możemy powiedzieć, że krzyż rozprawił się z tym już wcześniej. Dlatego Jezus mówi, że możemy mówić, że już otrzymaliśmy. Wiecie, są dwie rzeczywistości. Tą, którą widzimy, tą, której dotykamy. To, że nas boli, to, że widzimy chorą osobę, to, że widzimy, że choroba się pogłębia. To jest rzeczywistość, którą widzą moje i twoje oczy. Ale jest druga rzeczywistość, ta dokonana na krzyżu. Ta, która mówi, że to zostało już pokonane. Moi drodzy, zobaczmy jeszcze raz na ten tekst. I tu jest użyty czas przeszły. Wierzcie, że otrzymaliście już. Czas przeszły, dokonany, to się stało. Ale zobaczcie, co jest dalej. A spełni się wam, czas przyszły. A spełni się wam. Musimy wiedzieć, co dokonało się na krzyżu wcześniej. Powoływać się na to, a spełni. Nie spełniło się w tej samej sekundzie. Czasem trzeba poczekać, ale spełni się wam. Moi drodzy, jesteśmy czasem niekonsekwentni. Bo jeśli chodzi o przyjęcie zbawienia jednego z aspektów dzieła krzyża, to wiemy, jak to zrobić. Modlimy się, pokutujemy, dziękujemy, przyjmujemy i co? Jesteśmy pewni, że tak się stało. Jesteśmy pewni, że to się wydarzyło. Nie potrzebujemy, żeby coś niezwykłego odczuć. Niektórzy odczują, niektórzy nie. Nie potrzebujemy anioła, żeby przyszedł i stanął i poświadczył nam. Po prostu wiarą to przyjmujemy i uznajemy to za fakt dokonany, za pewność. To czemu mamy problem z innymi aspektami dzieła krzyża? Czemu kombinujemy inaczej, zamiast postępować dokładnie w ten sam sposób? Z uzdrowieniem, z uwolnieniem, z każdym innym problemem. Jezus w czasie swojej służby odwoływał się też do postawy dzieci. Pamiętacie? Mówił, że mamy stać się jak dzieci. Więcej. Mówił, że jeżeli ktoś się nie stanie jak dzieci, nie wejdzie do Królestwa Niebios. Do postawy dzieci, ich ufności i prostolinijności, ich tego, że po prostu wierzą, nie komplikują. Lata temu chyba mówiłem wam ten przykład. Mam nadzieję, że zapomnieliście. Może ktoś sobie przypomni. Ta sytuacja, którą powiem, zdarzyła się naprawdę wiele lat temu, bo moja córa młodsza miała wtedy chyba około 6-7 lat, ale Pan Bóg mi dał mocne przeżycie z tym związane, które chyba zapamiętam na zawsze. Córka jeździła na rowerku. Ja tam coś w obejściu pracowałem, jeszcze wtedy gospodarkę mieliśmy jakąś, więc miałem mnóstwo pracy. Jeździła na rowerku, coś się tam jej zepsuło. Przychodzi do mnie z tym rowerkiem zepsutym. Jedno zdanie, tatusiu, rowerek mi się zepsuł, napraw go. Wszystko. I odeszła. I w tym momencie Duch Święty mnie zatrzymał, mówi, popatrz na nią.
To jest lekcja wiary. Popatrz na nią. Słuchajcie, kochani, ona nie kombinowała nic, ona nie myślała nad tym, czy ja mam na przykład czas, żeby to zrobić, albo czy ja chcę to zrobić, albo czy ja mam umiejętności, co sobie z tym dam rady, albo czy mam części zamienne. Wyobrażam sobie, kochani, gdyby sąsiad do mnie przyszedł, mój rówieśnik, i poprosił mnie o naprawienie rowera, to zacząłby od wszystkich tych pytań. Czy dam rady, czy mam czas, czy mi nie przeszkadza, czy mam części zamienne i jak wszystko byłoby tak, no to może by nieśmiało mi go dał. Ale nie dziecko, które po prostu przyszło, nie obchodziło go nic. Dała i wiedziała, że będzie zrobione. Wiedziała, że będzie zrobione. I wiecie co? Jak myślicie, jak były jej zachowanie zaraz po tym, jak oddała mi ten rowerek? Wyobrażacie sobie ją, że poszła za budynek, usiadła i zaczęła płakać? Zaczęła chlipać, szlochać. Ojej, mój rowerek jest zepsuty. Ojej, na czym ja będę teraz jeździć? Tatuś pewnie mi go nie zrobi. Albo zapomni, albo nie zdąży. Ja bez rowerka. Wyobrażacie sobie ją tak? Zupełnie nie. Zupełnie nie. Zostawiła mój ten rowerek obok mnie i poszła się bawić. Poszła się cieszyć z siostrą swoją i tam z innymi ze sąsiedztwa. Normalnie funkcjonować, normalnie żyć. I wtedy Duch Święty mi właśnie pokazuje, no i popatrz. A jak wy reagujecie? Przychodzicie do mnie ze swoim ciężarem, składacie mi go i narzekacie. Przychodzicie do mnie, przedstawiacie mi mój wasz problem, a potem płaczecie. I narzekacie, i boicie się, czy on będzie wykonany, czy nie. Słuchajcie, moi drodzy, martwienie się zaprzecza wierze. Rozumiemy to? Bo jeżeli wiara jest pewnością, to trochę logiki. Jeżeli wiem, jeżeli mam pewność, że to mam, to czego się mam martwić? To nie muszę się martwić. Mogę się cieszyć. Mogę normalnie żyć, normalnie funkcjonować. Tak jak moja córka, która to zrobiła. Moi drodzy, Jezus parokrotnie do ludzi mówił, wielka jest wiara twoja, albo mówił, wiara twoja uzdrowiła cię. Nie ma możliwości teraz wszystkich tych, czy choćby wielu, tych sytuacji omawiać skrupulatnie. Wspomnę tylko tak sygnalnie kilka z nich, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób to funkcjonuje. Moi drodzy, choćby ślepy Bartymeusz, który usłyszał, wiara twoja uzdrowiła cię. Co jego cechowało? Niesamowita determinacja. Siedział tam w tym miejscu, gdzie był, ale jak wiedział, że Jezus jest w zasięgu jego głosu, to krzyczał. Nie dał się uspokoić. Nie dał się uspokoić. Miał jakieś przeciwności. Ludzi, którzy mu mówili, zamknij się, nie rób zamieszania. Nic nie pomogło. On krzyczał coraz głośniej. To jest determinacja, która powinna cechować nas, kiedy potrzebujemy Bożej odpowiedzi. A kobieta Kananejka musiała przejść wiele kilometrów, żeby znaleźć się w otoczeniu Pana Jezusa. Jej córka, dręczona przez demona. Nie będę opowiadał, bo myślę, że większość zna, tak tylko sygnalnie przypominam. Kiedy ona przyszła i prosi Jezusa o pomoc, Jezus ją ignoruje. Jezus nawet nie popatrzył na nią, tak jakby jej nie słyszał. Odchodzi sobie. Ona nie popuszcza, modli się, czy prosi, woła dalej. Uczniowie wkraczają do akcji. Odpraw ją. Nie popuszcza. W końcu Jezus się zatrzymuje i daje odpowiedź. Ale jaką? Nie wysłucham. Jestem posłany tylko do owiec domu Izraela. To nie dla ciebie. Znowu dalej woła, znowu dalej prosi. Nie pozwoliła się odtrącić. Słyszy prawie obelgę. Przyszedłem do dzieci, nie do psów. Nie popuszcza. Moi drodzy, to jest determinacja, która jest czasem konieczna, żeby uzyskać odpowiedź. Czasem jest tak, że Bóg, zanim poprosisz, otrzymujesz. Zawsze jest tak, że zanim nawet poprosisz, Bóg słyszy. Bóg już podejmuje decyzję o tym, że pomoże. Czasem trzeba poczekać. Ale czasem odpowiedź przychodzi natychmiast. Ale czasem Bóg chce widzieć twoją i moją determinację.
I w końcu kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok. Ona również usłyszała: kobieto, twoja wiara uzdrowiła cię. I znowu moglibyśmy powiedzieć o jej determinacji. Nie zraziła się tym, że nie miała prawa tam być. Ona powinna według prawa być poza obozem. Nie miała prawa kontaktu z ludźmi zdrowymi. Krwotok w tamtym czasie wykluczało ze społeczności. Więc wstyd pokonała, słabość pokonała, przepchała się przez tłum. A gdybyśmy zapytali, jaką miała wiarę, w co wierzyła? Czy ona wierzyła tylko w to, że Jezus ma moc jej pomóc, czy w coś więcej? Ona mówi to sama. Jeśli dotknę się choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. Przyjmując tą pierwszą, bezpieczniejszą opcję wiary, musieliby się zmienić ten tekst. Jeśli tylko dotknę się Jego wiary, to przepraszam, dotknę się Jego szaty, to wiem, że On ma moc uzdrowić mnie z tego krwotoku. Ale nie tak jest napisane. Będę uzdrowiona. Moi drodzy, zadam pytanie. Pytanie bardzo proste. Banalnie proste. Tyle, że w kontekście tego, co już powiedziałem, może być nieco podchwytliwe. Pytanie brzmi: co decyduje o twojej wysłuchanej modlitwie? No znowu zadałem pytanie, więc czekam na waszą reakcję. Nie słyszeliście? Co decyduje o wysłuchanej modlitwie? Nic nie słyszę. Wiara. Czułem, że dacie się nabrać. Nie. Nie, kochani. Uczulałem was, że to może być podchwytliwe. Nie. I tu jest właśnie ten problem. Tu wyznawcy ruchu wiary powiedzą tak, wiara. Tylko i wyłącznie wiara. A ja powiem nie. Bóg. Bóg decyduje. Bóg decyduje o twojej wysłuchanej modlitwie i zauważ, że ma prawo zadecydować na tak lub na nie. Jest Bogiem. I wcale się nie musi przed tobą tłumaczyć, czemu zadecydował inaczej. Mamy tego mnóstwo przykładów i nie chcę tutaj wracać do historii jakiejś bardzo odległej. Zborownicy znają ten przykład, który mówiłem wam wielokrotnie, że kiedy byliśmy rok po ślubie, to matka mojej żony zachorowała na nowotwór. Wiele, wiele tygodni jeździliśmy, w zasadzie od początku do końca choroby, codziennie byliśmy tam, modliliśmy się. Wiecie, jaki to był czas modlitwy, wyznawania, ogłaszania. Zakończyło się jej odejściem, bo Bóg tak zadecydował. Czy my to rozumiemy? Nie, do dzisiaj nie. A co w przypadku bardziej współczesnym, pastor Michał Hedzik? Czy ktoś może powiedzieć, że on miał słabą wiarę? Że zbory, które się modliły, rozsiane po Polsce i po świecie, Bóg tak zadecydował. I najbardziej współczesny przykład, siostra Alina Wieja, pamiętacie, sprzed pół roku, chyba 3 tygodnie od pierwszych objawów do pogrzebu. Piorunujące tempo. I co? Bóg tak zadecydował. Czy my to rozumiemy? Nie. Zupełnie nie. Ale wiecie co? My tego nie musimy rozumieć. Biblia nigdzie nie mówi zrozum Boga. Biblia wszędzie mówi zaufaj Mu. Zaufaj Bogu. Nie próbuj zrozumieć Jego drogi. Zaufaj Mu. Zaufaj Mu, że On to zrobił tylko dlatego, że to było najlepsze rozwiązanie. Dla mnie to brzmi odlotowo. To bzdura jakaś. Po ludzku to brzmi niemożliwie. Jak najlepsze rozwiązanie? Najgorsze dla mnie. Ale no właśnie, o to chodzi. Zaufaj Mu, że to było najlepsze rozwiązanie z Bożej perspektywy. I jeszcze więcej, zaufaj Mu, że On to zrobił z miłości do ciebie. Nie miał dla ciebie lepszego rozwiązania. Tak bardzo cię kocha, że dał taką odpowiedź. To się zdarza. Takie sytuacje mogą się przytrafić i to musimy zrozumieć. Ale wracam do pytania o wiarę. To w takim razie, to czym jest w ogóle wiara? To czym jest wiara w procesie modlitwy? Jaką ona ma rolę w modlitwie? Słuchajcie, wiara
powiem obrazowo, to jest dłoń, która sięga po to, co Bóg daje. Podkreślam, po to, co Bóg daje. Wiara to nigdy nie jest dłoń, która czegoś żąda, która chce dusić Boga, która chce wykręcać Mu rękę i zmuszać Go do odpowiedzi. Bo jak mi nie dasz, to ja się obrażę. Ale musimy też zrozumieć, jakim jest Bóg. Jego naturą jest dawać. To są jakieś szczególne przypadki. Zobaczcie, na przestrzeni tych 20 paru lat wymieniłem 3. A setki, tysiące bym musiał wymieniać tego, jak Bóg daje, daje. On jest hojny w dawaniu. To Jego natura dawać swojemu dziecku to, co prosi. Ale musi być wiara. Ale musi być ręka, która wyciągnie się po to, co Bóg chce dać. Bóg ma dla ciebie. Bóg ma dla ciebie odpowiedź na twoją modlitwę, ale czasem brakuje tej ręki, która to odbierze. Moi drodzy, ja chcę w moim życiu funkcjonować na podstawie takiej wiary, która jest pewnością tego, że to otrzymam, o co się modlę. Pewnością, że On to uczynił na krzyżu Golgoty. Moi drodzy, dlatego modląc się chcę widzieć i widzę oczami wiary Jego odpowiedź, Jego ratunek i chcę Mu za to być wdzięczny. Moi drodzy, nieważne jak okoliczności wyglądają dzisiaj, może jutro, może za tydzień, ważne jest to, że patrzymy na realność dzieła krzyża. I drobny przykład. Drobny, aktualny troszkę. Nie tak dawno, już w zasadzie to chyba dawno, byliśmy na urlopie, to w czerwcu i prawdopodobnie chyba w czasie drogi gdzieś mnie tam przewiało, czy klimat za mocno, czy coś. I docierając już na miejsce następnego dnia, czułem, że nie mogę mówić. Czułem, że jest problem. Czułem, że mnie po prostu rozkłada. Nie tylko chrypę, ale po prostu mnie rozkłada. I wiecie co? Od razu gdzieś te myśli. Wy mnie znacie z Borownicy i wiecie, że jak mnie weźmie chrypa, to jest problem, nie? Że to potem trwa trochę. I od razu to myślenie, że to się skończy antybiotykami, że zapalenie krtani, tchawicy, wszystko to, bo tak niestety często bywało. Słyszycie? W czasie przeszłym. I takie myślenie się włącza. Ale wiecie co? To, co tu powiedziałem na początku. My, Boże dzieci, wiemy, co mamy robić. Wieczorem z żoną, bo to wieczorem tak bardzo źle zacząłem się czuć, modlimy się. I wiecie, w taki naprawdę gorliwy sposób, spontaniczny, po tym pokoiku, po tej kwaterze, tam chodziłem razem z żoną, wyznawaliśmy Boże uzdrowienie dla siebie, głośno. Wiecie co? I nagle się złapałem, bo ja wypowiadałem te słowa, ja z wiarą modlę się i nagle Duch Święty zapytał, stop, w co wierzysz? W co wierzysz? Czy wierzysz na 100% w to, że będziesz zdrowy? Musiałem się zatrzymać, zresetować i ze wstydem powiedzieć nie. Nie, moje myślenie na ten moment była ta wiara zachowawcza, że Bóg na pewno ma moc to zrobić. Oczami wiary? Nie. Oczami mojego ciała. To ja siebie bardziej w aptece widziałem. I wtedy Duch Święty mi mówi, no to właśnie. To trwało krótko, może 15 sekund. Nawet żona nie przerwała modlitwy. Ale Duch Święty mi pokazał, gdzie jest wiara, w co ja mam wierzyć. Wiecie, i zacząłem gorąco się modlić, ale już z wiarą. Już wiedziałem, że będę uzdrowiony. I wiecie co? Rano budzę się. I jak myślicie? Zdrowy. Fajnie. Gorzej było. Już w ogóle nie mówiłem. Ale modliliśmy się dalej. Wiedząc, że tam na krzyżu dokonało się uzdrowienie mojego gardła, mojej chrypy, mojej tchawicy. I to ogłaszaliśmy. Ogłaszałem uzdrowienie, że w ranach i sinusach jestem uzdrowiony. No i wyszliśmy potem. Dopiero gdzieś późnym popołudniem zorientowałem się, że ja mówię tak już w miarę dobrze. A kolejnego dnia, ranka, byłem całkowicie zdrowy. Moi drodzy, może drobny przykład. Ale Duch Święty mi przypomniał, czym jest wiara. Nie zrozumcie mnie źle. Moi drodzy, ja absolutnie w tym momencie nie mówię, że mamy nie chodzić do lekarzy. Myślę, że mnie rozumiecie.
że lekarze też są darowani nam przez Boga. Czasem Bóg uzdrawia tak po prostu, błyskawicznie lub z jakimś procesem, ale uzdrawia sam, bez pomocy. Czasem uzdrawia z pomocą lekarzy, antybiotyków. Czasem uzdrawia za pomocą operacji, chemii, naświetleń. Tym wszystkim jest Bóg. Tylko wiecie, w czym jest problem? Problem jest w tym, że my czasem przypomnimy sobie o tym, że trzeba szukać ratunku u Boga na końcu. Gdzie ja czasem nawet rozdrażniony jestem, kiedy ludzie mi zgłaszają, czy telefonicznie, czy osobiście, prośby o modlitwę i mówią to właśnie tak. To już trwa 2 tygodnie. Już wszystko spróbowałem. Już byłem u wszystkich lekarzy, lekarze nie wiedzą, co to jest. A boli tak, że nie da się wytrzymać. No to został mi jeszcze Pan Bóg. Na koniec. I tu jest błąd. On jest naszym pierwszym lekarzem. Do Niego mamy najpierw uciekać. A jeżeli Bóg zadecyduje, że ma Ci pomóc poprzez lekarzy, poprzez operację, to okej, to przyjmij to. Ale idź do Niego jako do lekarza numer 1. Moi drodzy, chcę tu zrobić jeszcze pewną uwagę. Widzę, że jeszcze chwilkę czasu mam, więc sobie mogę pozwolić na taką dygresję, może nie bezpośrednio związaną z tematem. Mówię dużo o wyznawaniu. Mówię dużo o wyznawaniu tego, że realność krzyża, że rzeczywistość krzyża jest jakby czymś, co przyjmuję. Co przyjmuję i chcę tym żyć. Ale wiecie, jest duża różnica między taką modlitwą, kiedy ja modlę się o siebie lub o kogoś innego i wyznaję realność krzyża, ogłaszam moc uzdrowienia, przyjmuję uzdrowienie, czyli rozwiązanie danego problemu dla siebie, dla kogoś. Więc różnica jest między tym, a ogłaszaniem tego dla kogoś w formie proroctwa, w formie słowa od Pana. Rozumiecie mnie? Kiedy ktoś przychodzi i mówi mu, chorej osobie, Pan mi powiedział, że będziesz zdrowy, że będziesz żył. Różnica. Wiecie, obie rzeczy są biblijne. Obie rzeczy są właściwe. Proroctwo jest jak najbardziej biblijne. Tyle, że z tą różnicą, że w drugim przypadku trzeba być bardzo ostrożnym. To pierwsze, czyli przyjmowanie wiarą uzdrowienia przez modlitwę, ogłaszania dzieła krzyża nad sobą, zawsze bezpiecznie, zawsze w 100%. Im więcej, tym lepiej. Natomiast jeśli chodzi o przekazywanie słowa proroczego, troszeczkę ostrożniej. Musisz być pewny, że to Bóg powiedział. Bo wiecie, znam ludzi, którzy przeżywali straszny zawód. Nie potrafili się latami pozbierać. Byli wrakami duchowymi, dlatego że zawiedli się na Bogu. Teoretycznie. Bo uwierzyli w proroctwo, które nie było proroctwem. Było emocją. Wiecie, tak to bywa, że jeżeli ktoś z całym zaangażowaniem modli się o kogoś, pości, modli się, woła do Boga o jakiś problem, jego całe emocje są w tym zaangażowane. I wtedy bardzo łatwo przełożyć coś za daleko. Przyjść mu powiedzieć, Pan cię uzdrowi. Takie mam słowo od Boga. A to jest twoja emocja. To jest to, co ty bardzo chcesz, żeby się stało. Tak może być. Gdzie znam takich nawet, którzy zupełnie od Boga odeszli. Pogubili się w tym. Bo byli niedojrzali. I znowu, tu mamy to wahadło. Z jednej strony, w drugą stronę. A gdzie jest środek? No znowu, w Bożym Słowie. Słowo mówi tak. 1 Koryntian 14:1. Starajcie się też usilnie o dary ducha, a najbardziej o to, aby prorokować. To jest środek. Przyznajcie się, kto z was w tym tygodniu usilnie się modlił o to? To łatwiej może. Przyznajcie się, kto w tym miesiącu usilnie trwał w modlitwie, Boże, daj mi dary duchowe. Najbardziej wołam o to, abyś dał mi dar proroctwa. Chyba mamy lekcję do odrobienia. Kochani, środek jest taki, że proroctwo jest niesamowitym darem dla Kościoła i powinniśmy o niego zabiegać i go używać. Tylko to, co powiedziałem jako tą dygresję, chcę dopowiedzieć ostrożnie. Ostrożnie, będąc pewnym, że słyszę Boga. Bo jeżeli nie jestem pewny, to mogę podejść i powiedzieć tak, jak czuję.
czuję wyraźnie, że to jest słowo do ciebie, ale ty rozsądź sam, bo nie mam tej pewności. Chyba, że ją masz, to wtedy podejdź i powiedz z mocą. Dobrze, ale wracam do głównej myśli. Już chyba ostatnia myśl, co nie znaczy, że kończę. Ale będziemy za chwilkę lądować, bo chcemy się modlić. Ostatnia myśl. Moi drodzy, mówię tyle właśnie o wyznawaniu, o ogłaszaniu uzdrowienia czy ogłaszaniu rozwiązania. No dobrze, a co się stanie, kiedy pomimo tego wszystkiego dzieje się inaczej? Co wtedy? Co wtedy, kiedy ja wyznaję, ogłaszam i to jeszcze publicznie, że ta choroba będzie uzdrowiona, że ja wierzę, że przyjmuję, że ten człowiek jest zdrowy w imieniu Jezusa? A co się stanie, jeżeli on odejdzie? Jeżeli choroba się pogłębi i umrze? To co? Ktoś powie, tyle szumu, tyle wyznawania, tyle wiary, tyle pewności, że on to zrobił i co? I nic. I co? Poczucie wstydu? Poczucie rozczarowania? Porażki? Co wszystkim powiedzieć? Że co? Że się pomyliłem? Co wszystkim powiedzieć? Że Bóg nie pomógł? Że Bóg zawiódł? Że miałem za słabą wiarę? Że ja zawiodłem? Zobaczcie, jakie to są ciężkie pytania. Jakie ciężkie pytania. I właśnie dlatego wielu ludzi, chrześcijan, woli pozostać przy wiarze zachowawczej, bezpiecznej, bo boi się takiej sytuacji. Bo boi się sytuacji, kiedy nagle trzeba będzie się tłumaczyć. Tyle wyznawania i co? Dlatego lepiej pozostać, bezpiecznie jest pozostać w tym bezpiecznym miejscu. Wiem, Bóg ma moc. I tyle. Odpowiedź na to znajdziemy w liście do Hebrajczyków. Ten sam rozdział, gdzie jest definicja wiary. I co mam jeszcze powiedzieć? Zabrakłoby mi czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach. Dzięki wierze pokonali oni. Zwróćcie uwagę, dzięki wierze. To nie stało się tak po prostu. Dzięki wierze pokonali oni królestwa. Zaprowadzili sprawiedliwość i doczekali spełnienia obietnic. Zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza. Wydźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie. Zmusili do odwrotu obce wojska. Kobiety otrzymały swoich zmarłych przez krzeszenie. Inni natomiast zostali zamęczeni, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy z kolei doznali zniewag i biczowania. Zakuwano ich w kajdany i więziono. Byli kamienowani, przerzynani piłą, zabijani mieczem. Błąkali się w owczych i kozich skórach, pozbawieni wszystkiego, uciskani, sponiewierani. Ci, których świat nie był godzien, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy oni, choć dzięki swej wierze zdobyli uznanie, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Ten ostatni werset przeczytam z innego tłumaczenia, bo lepiej brzmi, bardziej jasno i wyraźnie. Wszyscy oni, choć wierzyli, nie doczekali spełnienia obietnicy. Zobaczcie, cały ten fragment, który przeczytałem, dotyczy jednej grupy ludzi. Zwróćcie uwagę, to jest fragment o bohaterach wiary. Cały fragment dotyczy jednej grupy ludzi, bohaterów wiary. Wśród nich mamy dwie podgrupy. Tych, którzy dzięki wierze otrzymali to, co prosili. A druga podgrupa to jest tych, którzy pomimo wiary nie otrzymali. Zwróćcie uwagę, to są ci sami ludzie. Bóg o nich wszystkich mówi, bohaterowie wiary. Ci drudzy nie mieli w ogóle mniejszej wiary. Wyobrażacie sobie, że zbliża się niebezpieczeństwo, że zbliża się, nie wiem, zabije cię mieczem, przerzynanie piłą, takie sprawy. Myślicie, że oni nie mieli wiary? Myślicie, że nie wołali? Wołali.
z tą samą wiarą, co Dawid, Samson i wszyscy inni, którzy byli wymienieni wcześniej. Pomimo tego nie otrzymali. Ale zobaczcie, Pan Bóg nie pokazuje nam ich w gorszym świetle. Zobaczcie, oni nie musieli się z niczego tłumaczyć. To zadecydował Bóg. Oni są nazywani jeszcze głębiej. Świat ich nie był godny. Pomimo swej wiary Bóg zadecydował inaczej. To są bohaterowie wiary. I nie muszą się tłumaczyć z tego, że wierzyli, a Bóg zadecydował inaczej. Gdzie imponuje mi Dawid. Była taka sytuacja w jego życiu, kiedy walczył o chore dziecko i wiedział, że Bóg zadecydował, że ono umrze. Prawda? Sytuację znacie. Wiedział, że Bóg zadecydował, że dziecko umrze. A on pomimo tego walczy, pości, krzyczy. Nie da się w ogóle oderwać. Dwór, służba go tam chce wciągnąć w normalne funkcjonowanie. On nie daje się. Walczy o dziecko. Ale kiedy Bóg zadecydował inaczej, z pokorą przyjmuje i zajmuje się normalnie dalszym funkcjonowaniem. Żadnych pretensji. Bóg zadecydował. Moi drodzy, kończąc już, chcę zapytać, jaką chcemy mieć postawę wobec Boga w modlitwie? Ja chcę zachęcić nas do tych dwóch postaw. Nieustępliwości, determinacji i wiary. I wiary, która jest pewnością w dzieło krzyża. Wiecie, chcę zachęcić nas do wiary, która jest po prostu pewnością tego, że już otrzymałem. Która patrzy do tyłu na krzyż Golgoty i ogłasza, że w przypadku choroby, sinościami i ranami jestem uzdrowiony. W przypadku innym inaczej to brzmi, ale o to samo chodzi. Chcę zachęcić nas do wiary, która przyjmuje odwagę w miejsce strachu. I tak dalej, i tak dalej. Do wszelkiego dzieła krzyża. Moi drodzy, na koniec takie krótkie przypomnienie, jakim jest Bóg. Gdzieś tam w trakcie to mówiłem, ale musi to zabrzmieć. Abyście ponownie usłyszeli, jak wielki, jakim charakterem kieruje się Bóg. Proście, a będzie wam dane. Mateusza 7,7. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A kto puka, temu otworzą. Czy jest pośród was taki człowiek, który gdy go syn prosi o chleb, podaje mu kamień? Lub gdy go prosi o rybę, podaje mu węża? Jeśli więc wy, upadli ludzie, wiecie, jak dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Taki jest nasz Ojciec. On tylko czeka. On tylko czeka, żeby móc cię obdarować, żeby zobaczyć u mnie, u ciebie tą postawę determinacji i wiary i pewności. I on tylko czeka, bo chce ci dać. Czemu, moi drodzy, jest wiele sytuacji w moim i w twoim życiu zaniedbanych? Wiecie, co mam na myśli? Wielokrotnie modliłeś się o coś, również ja, i nie otrzymaliśmy odpowiedzi. I przestaliśmy się modlić. Kto nam powiedział, że mamy się przestać? Widzicie, apostoł Paweł, bo czasem się na niego powołujemy, że miał cierń, który miał być i gotowe. Ale posłuchajcie, jemu trzykrotnie Bóg powiedział, że taka jest jego wola. Nie myślcie, że to było tak. Apostole drogi, nie w jednym słowie. Ja sobie to wyobrażam inaczej. To był proces. Apostoł Paweł wołał, walczył. W końcu Bóg odpowiada nie. On niezrażony tym modli się dalej. Nie wiem jak długo, tydzień, miesiąc, parę miesięcy, nie wiem. W końcu Bóg po raz drugi mówi mu nie i zobaczcie, on nadal. A my? Ile razy nam Bóg powiedział dosyć? Ile razy nam Bóg powiedział nie modl się o to, bo taka moja wola jest? W większości naszych przypadków ani razu, a przestaliśmy. Dlatego chcę zachęcić nas z powrotem do determinacji. Do tego, abyśmy odgrzebali
to, na czym nam zależało tak bardzo. Bo to jest cenne dla Boga. On nam to chce dać. On nam to chce dać. Ale te dwie postawy. Determinacja i wiara, że otrzymam. I świadomość, ta zdrowa świadomość tego środka, że odpowiedź należy do Niego.